Ukraina oblicze wojny to niezwykła wystawa w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie. Zaprezentowane zdjęcia wykonali korespondent wojenny Piotr Andrusieczko oraz ukraińscy żołnierze. Pokazują wojnę na wschodzie Ukrainy tak, jak widzi ją walczący żołnierz. Pułkownik Aleksandr Demczuk był przewodnikiem po tej niezwykłej ekspozycji. Chcę opowiedzieć o wojnie, o której kobiety, które tutaj się znajdują sobie w najczarniejszych myślach, nie mogą tego wyobrazić. Chciałbym, żeby kobiety, matki wyobraziły sobie, w jakich warunkach znajdują się teraz mężowie, ojcowie. Chciałbym życzyć Polsce, żeby Polska nigdy nie miała takiej sytuacji, jaka ma obecnie Ukraina. Żeby wasze szkoły nigdy nie były wojskowymi koszarami. Wystawa przypomina mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego o tym, co dzieje się na Ukrainie. Jest także zapewnieniem, że Polacy pamiętają o sąsiadach ze wschodu i wspierają licznymi akcjami. Wspierają także lokalni samorządowcy. Historia wystawy zrodziła się w związku z tym, że to był kolejny etap, bo wcześniej oczywiście była pomoc humanitarna. 5 transportów było zawiezione pomocy humanitarnej na Ukrainę, na tereny, które są w chwili obecnej objęte działaniami wojennymi. I to jest jakby kolejny etap, ta wystawa, przez co chcieliśmy pokazać tą krzywdę ludzką, niedolę ludzką, jak również jakie zło tworzy każdy konflikt zbrojny dla zwykłego obywatela danego kraju. Polska i Ukraina to są dwa dumne kraje i tak podobne do siebie, tak? Przez tyle lat historii zarówno i Polska, jak i Ukraina wycierpiały wiele. Ale są fakty, o których może zapominamy, tak? Że obydwa kraje walczyły o swoją niepodległość za czasów Piłsudskiego i Petruli. Tak samo nie wiemy pewnie, albo może nie pamiętamy, że to ten kamień marmurowy, który stoi na Placu Bankowym w Warszawie jako pomnik Słowackiego, to jest dar narodu ukraińskiego dla Polski i zawsze musimy trzymać się razem, bo kiedy jesteśmy razem, to jesteśmy dwa razy silniejsi. Nie wszystko widziałem tak, jak pan pułkownik widział, ale jak przywozili do Mikołajowa pierwsze ofiary i uczestniczył w pogrzebach, wtedy to wszystko przeżywał. Kiedy widzisz 20-letniego chłopca, żołnierza zabitego, kiedy widzisz żołnierza z wykłutymi oczami, wtedy naprawdę można to wszystko przeżywać. W przedszkolu u dzieci pana córki, koleżanki, ojciec zginął, 5-letni. I wiedział, jak to wszystko i żona, i córka przeżywali. Z tymi wydumanymi oczami naprawdę nie można tego wszystkiego nie przeżywać. Chociaż troszeczkę chcemy zobaczyć, jaka tam sytuacja faktycznie jest, bo że tak powiem, dużo o tym nie wiemy. Tym bardziej, że umowę teraz podpisaliśmy partnerską, więc o swoim partnerze powinniśmy wiedzieć jak najwięcej i jakiej sytuacji żyją, w jakiej sytuacji są w dobie dzisiejszej właśnie tej wojny, która tam się toczy. No trochę współczuć tym ludziom i okazać swojego serca trochę, że chcielibyśmy jakoś pomóc. Nie wiem jeszcze jak, ale chociaż namiastkę tego, takiej pomocy, wsparcia duchowego tej całej sytuacji, jaka tam się teraz, na jakiejś się sytuacji znajdują. Chcemy w tej chwili odbudować i chcemy również zrobić to z jakąś gminą na terenie obwodu, tak jak mówiłem, Mikołajewskiego, po to, żeby wspólnie z władzami powiatu właśnie albo uczestniczyć w delegacjach, albo podobnie wspierać i chcemy to robić, bo to jest ważne. Jesteśmy gminą na terenie, której naprawdę mieszka wiele osób, które pochodzą z tamtego rejonu i myślę, że to jest bardzo potrzebne i wskazane. Możemy się nawzajem od siebie uczyć, jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, samorządowe, więc taka wstępna wola jest. Gośćmi wystawy byli także przedstawiciele Sejmu i Senatu. Ta wystawa to jest bardzo cenna inicjatywa i jest na pewno krokiem do współpracy z Ukrainą, która jest i
będzie, tym bardziej, że teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie wspierał dążenia niepodległościowe Ukrainy i będziemy wspierać nie tylko te dążenia, ale również będziemy pomagać, tak? Pomagać w sytuacji materialnej też, w której się znajdują rodziny ukraińskie. My powinniśmy odczuwać tak jak Ukraińcy, tak? Przecież jesteśmy Słowianami, to jest nasza kultura, to jest dla nas, oni są jak najbardziej bliscy nam, tak jak inne narodowości. Ukraina, Litwa, to ich szczególnie powinniśmy wspierać. Tego typu wystawy mają bardzo istotne znaczenie, ponieważ pozwalają zwykłemu mieszkańcowi poznać, co tak faktycznie działo się na Ukrainie, co się dzieje na Ukrainie. Ale sama wystawa to fajna sprawa. Natomiast ważniejsze od tego jest dzisiejsze doniosłe wydarzenie w postaci podpisania listu intencyjnego pomiędzy powiatem kętrzyńskim a obwodem mikołajewskim, który zapoczątkuje współpracę pomiędzy tymi powiatami. A więc wzajemna wymiana osób, wzajemne rozmowy, a tym samym możliwość przełamania stereotypów naszej trudnej historii, ale również poznania dnia teraźniejszego.